Dla kogo pies Lagotto Romagnolo, czyli pies na trufle? Poza tym, że ten pies ma bardzo ciekawy wygląd, niektórzy mylą go z pudlami czy też uważają, że no, jest to częściowo pudel, to jako ciekawostka właśnie jest to pies, który jest używany do wyszukiwania trufli. Kiedyś był to pies, pomocnik rybaków, pies dowodny. Ale z czasem, kiedy ta jego funkcja przestała być potrzebna, Zaczął poza tym, że stał się bardzo dobrym przyjacielem ludzi, towarzyszem człowieka, zaczął być też wykorzystywany właśnie jako poszukiwacz trufli. Dzięki swojemu węchowi, dzięki swojej inteligencji i upartości w tej materii sprawdza się w sposób doskonały. Tylko że my z reguły nie będziemy potrzebować lagotto jako psa dowodnego, jako psa do poszukiwania trufli, tylko poszukujemy psa, który będzie naszym fajnym Towarzyszem przyjacielem. I w tej materii naprawdę Lagotto Romagnolo sprawdza się doskonale. To jest pies dla kogoś, kto poszukuje wesołego psa, optymistycznie nastawionego do całego świata, psa, który wymaga sporo czasu ze swoimi opiekunami, psa, który uwielbia swoich opiekunów, nawiązuje z nami bardzo silną więź i jesteśmy dla niego kimś niesamowicie ważnym. Pamiętajmy, że Lagotto Romagnolo powinien trafić do osób, które potrafią go wychować. To nie jest bardzo skomplikowane. Pamiętajmy tylko o konsekwencji. Tutaj jednak ta dusza psa z dosyć twardym charakterem nadal w nim występuje, ale myślę, że każdy z nas, kiedy tylko poświęci odpowiednią ilość czasu, sobie z tym poradzi. Więc jest to pies dla kogoś, kto ma dla swojego czworonoga po pierwsze sporo czasu. To psy, które potrzebują dużo naszej uwagi, dużo naszej obecności, niezbyt lubią samotność, chociaż przyzwyczajone jak najbardziej będą w stanie ją znosić. Tylko, że to nie jest coś prostego. Pamiętajmy, że Lagotto-Romagnolo to pies, który musi uczestniczyć w życiu swojego człowieka czy też swojej rodziny, i im więcej czasu mu poświęcimy, tym jest psem szczęśliwszym. Ogólnie, jeśli chodzi o szczęście, to ten pies jest taką chodzącą wesołością. To pies obdarzony doskonałym humorem i musi trafić dla kogoś, kto ma w domu też taką fajną atmosferę. No a jeśli takiej atmosfery do tej pory nie było, była taka obojętna, to myślę, że ten pies jak najbardziej wprowadzi dosyć dużo tej radości, wesołości i zabawy do domu, ponieważ musimy pamiętać, że to też pies dla kogoś. Kto zapewni mu odpowiednią ilość ruchu. Pamiętajmy, że to psy aktywne, psy, które potrzebują sporo tego ruchu, lubią zabawę, lubią wyzwania. To też pies, którego łatwo się szkoli, pies, którego można nauczyć wielu rzeczy, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, to pies nie pozbawiony takiej upartości, takiego troszkę charakteru rozrabiaki. Takiego, można powiedzieć, charakteru, wybij okno. No tak moja babcia określała, że jesteś taki, wybij okno. No to tu troszkę tego jest. To też pies, który dzięki tej gigantycznej inteligencji, ale też gigantycznemu sprytowi, może nam wejść w bardzo skuteczny i niezauważalny sposób na głowę. Więc, o czym też mówiłem, to pies, który musi trafić do opiekunów, którzy będą go w sposób konsekwentny ale bardzo spokojny szkolić, wychowywać. To nie jest trudne, tylko musimy uważać na można powiedzieć takie rzeczy. To też pies dla kogoś, kto lubi okazywać uczucia i lubi, gdy mu się okazuje uczucia, ponieważ Lagotto Romagnolo potrafi dosyć często okazywać te uczucia. Może nie jest tak natarczywy jak border collie czy też niektóre inne psy, ale on lubi czułości. Lubi pokazywać nam, że go bardzo lubimy. To też pies dla ludzi, którzy na przykład mają rodzinę. On się w takich rodzinach doskonale odnajduje, nawet z najmłodszymi w tych rodzinach się dogada, jest cierpliwy, wyrozumiały. No, jak zawsze musimy nauczyć obie strony, żeby się rozumiały i doskonale bawiły. To też pies, który potrafi nas ostrzec. Jednak nie oznacza to, że będą to robiły z jakimś wielkim zapałem, czy też nas będą jakoś bardzo broniły. To psy przyjacielskie, więc to pies dla kogoś, kto o ile chce, żeby pies był takim dzwonkiem, który ostrzeże, że ktoś przyszedł, ktoś się kręci, to nie poszukuje jednak psa takiego obdarzonego silnym, silniejszymi instynktami, jeśli chodzi o bronienie swoich opiekunów. No a takie Podejście, że warto się szybko zaprzyjaźniać, no w końcu też jest czymś niesamowicie fajnym. W tym momencie może zaproszę na wczorajszy materiał, gdzie mówiłem o tych najbardziej przyjacielskich psach i mówiłem, że no bardzo ciężko ograniczyć się do 10 psów. Ponieważ no i Border Collie, i Lagotto Romagnolo powinien się tam znaleźć i masa innych psów. No ale byłem ograniczony, jeśli chodzi o Czas, no i liczbę tych psów, o których chciałem powiedzieć. Może troszkę wrócę do tej potrzeby aktywności, ponieważ może ktoś mnie nie zrozumiał i pomyślał, że to pies dla osoby bardzo aktywnej. Nie, to nie jest tak, że te psy potrzebują jakoś bardzo, bardzo dużo ruchu. One są aktywne, one są energiczne, tylko że to nie jest coś posunięte do przesady. Raczej jest to taki poziom średni, nie wywyższający się ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc Lagotto Romagnolo dla takich zwykłych posiadaczy psów jak najbardziej się sprawdzą, ale warto pamiętać, że ta zabawa oraz szkolenie, na przykład jakiejś komendy, warto połączyć też z ruchem. To też pies dla osoby, która poszukuje psa, która jest mocno zorientowana, mocno nastawiona na współpracę, na bycie z opiekunami. Myślę, że już to wybrzmiało, ale chciałbym jeszcze raz to podkreślić. To psy, które potrafią wykonywać. Wiele komend, które potrafią się bardzo szybko nauczyć. W tym wykonywaniu wielu komend chodzi mi o to, że one no, lubią wykonać to zadanie, jakie im postawi człowiek. Widzą w nim sens, nawet niekiedy nie widzą sensu, a i tak je wykonują. To jest jednak jeden z tych psów, który jest bardzo zadowolony, kiedy może zrobić coś dla swojego opiekuna, i ta cecha jest naprawdę bardzo fajna, jest bardzo podążana. To też pies dla tych, którzy do tej pory nie mieli zbyt dużo kontaktu z psami. To też doskonały kandydat nawet na pierwszego psa, tylko że no, będziemy musieli mu poświęcić czas i będziemy musieli być konsekwentni. I jak zawsze, pamiętajmy, że tej upartości nigdy całkowicie nie wyeliminujemy. Ale myślę, że ta upartość dodaje takiego smaczku, takiego. Czegoś, co posiada ten pies, takiej nieokreślonej, nienazwanej cechy, która jest właśnie w takich psach, które potrafią mieć swoje zdanie potrafią być uparte, niezależne, ale robią to w taki fajny sposób, że no, to jest zaletą, a nie wadą. Na przykład jamniki, chociaż jamnik jest zdecydowanie bardziej uparty, ale właśnie jamniki potrafią to mieć. Niekiedy haski. Też potrafi mieć taką właśnie pewną upartość, chociaż jest psem posłusznym. No i sporo innych psów. Niestety to też pies dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że one muszą być poddawane bardzo starannej i regularnej pielęgnacji. Pielęgnacja czy też strzyżenie to bardzo ważne rzeczy, jeśli chodzi o nasze psy. Jeśli chodzi o Lagotto Romagnolo, to jest coś bardzo ważnego, żeby dbać o tą jego sierść, tak, żeby była no, w doskonałej kondycji. Kolejną rzeczą, na którą trzeba uważać, jest to, że Lagotto Romagnolo w sposób błyskawiczny, z gigantyczną chęcią kopie. On potrafi wykopać dół takiej wielkości i z taką szybkością, że pies tej wielkości Mogłoby nam się wydawać, nie jest do tego zdolny. Naprawdę widziałem raz, to nie są zbyt popularne psy, tak. A propos, chociaż ta popularność rośnie, więc tylko raz w życiu widziałem kopiącego Lagotto Romagnolo nie na placu kogoś, tylko na takiej łące i to było coś niesamowitego, że taki nieduży pies potrafi tak szybko kopać. I on to lubi. No, ale to taki instynkt. Jeśli chodzi o instynkty, ma bardzo słaby instynkt łowiecki i bardzo fajnie. Doskonale dogaduje się z innymi psami, chociaż socjalizacja jest potrzebna. Ogólnie to taki miły, przyjacielski, przyjazny pies. Więc doskonały pies. Można powiedzieć, że jeden z tych nie tak docenianych, ale też nie aż tak dobrze znanych. No, niewielu. Siarze nawet słyszało o tym psie, a nawet jeśli słyszało, to no raczej im, nim się nie interesowało. Ale naprawdę warto. Bardzo fajny piesek. Miły, przyjemny, towarzyski, łagodny. W miarę łatwy do wyszkolenia, do prowadzenia. Doskonały też w wielu psich sportach, o czym nie wspomniałem. To jest jeden z tych psów, które można polecić, jeśli mamy odpowiednią ilość czasu. Tu nawet nie chodzi o ruch. Tylko o bycie z tym psem. On tego potrzebuje. No ale, gdy się z nim zapoznamy, to sami będziemy z nim chcieli być jak najwięcej. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.